podchodzimy do tego święta w sposób bardzo taki uroczysty. To jest czas, gdzie możemy podziękować nauczycielom za ich pracę. Za ich pracę, często niewdzięczną pracę, a szczególnie w tym czasie, kiedy jesteśmy niespotykanej wręcz niedoli, mówię tu o pandemii, o tej zarazie, gdzie zmuszeni jesteśmy do zachowania wyjątkowej ostrożności z jednej strony, a z drugiej trzeba wyjść do tych dzieci, do tej młodzieży i jeszcze walczyć czasami z niesfornymi pojedynczymi osobami, którzy nie wierzą w koronawirus. Ja dzisiaj z okazji tego święta chciałem poprzez nagrodzonych nauczycieli podziękować wszystkim nauczycielom w naszej gminie. Wszystkim nauczycielom, dyrektorom, wszystkim, którzy się angażują w wychowanie i nauczanie. Drogie panie, panowie, dziękuję wam za ten heroizm, za tą walkę, za to, że odkrywacie coraz to nowe talenty, że te talenty rozwijacie, że jesteście na co dzień z tą młodzieżą i żeby nie wiem co się działo, to jesteście zawsze z uczniami. Dzisiaj z okazji tego święta bardzo serdecznie chciałem wam podziękować. Ze względu na trudną sytuację pandemiczną, Dzień Edukacji Narodowej odbył się dzisiaj w gabinecie pana wójta. Wójt gminy Biała Podlaska wręczył nagrody wójta nauczycielom i dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły Stanisław Szewczuk, dyrektor szkoły w Sławecinku Starym, otrzymał nagrodę wójta. Ponadto nauczycielka szkoły podstawowej w Dzieciborze, pani Dorota Pawluczuk, nauczycielka szkoły podstawowej w Sitniku, pani Justyna Sikorska i nauczycielka szkoły podstawowej w Oskrzenicach Dużych, pani Elżbieta Michalczuk. I pani Grażynko, pokrótce dwa zdania. Jak wygląda oświata w gminie Biała Podlaska w roku 2020-2021? W roku 2020-2021 mamy 888 uczniów w szkołach podstawowych. Duża grupa nauczycieli, wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć, ponieważ na przykład szkoła w Oskrzenicach zdobyła 9 stanin z matematyki. To jest najwyższy możliwy stanin. Z tego jesteśmy bardzo dumni. Wysokie osiągnięcia mają również nagrodzeni nauczyciele, bo wysoki poziom jest egzaminu ósmoklasisty w Sitniku, tak samo w Dzieciborze, więc nasi nauczyciele są naprawdę na poziomie i super. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto nauczycieli i pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą, jesteście przewodnikami w życiu młodych ludzi, inspirujecie, motywujecie, ujawniacie pasję. To od wyników państwa pracy zależy przyszłość młodego pokolenia. Pragnę podziękować za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i przedszkoli. Życzę, abyście państwo zawsze byli dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowali w was w swoich najlepszych wspomnieniach. Niech praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza państwu zawsze powodów do dumy. Niech każdy postęp uczniów wynagradza trud niełatwej pracy. A życiowe sukcesy wychowanków niech świadczą o tym, że edukacja jest kapitałem w przyszłość. Życzę państwu wiele twórczej energii, odwagi, siły do podejmowania nowych wyzwań, a także szczęścia w życiu osobistym, zdrowia i wszelkiej pomyślności.